Szanowni, chciałem rozwiązać z Wami dzisiaj takie zadanie, które pochodzi z facebookowego kółka matematycznego Olimpiady Matematycznej Juniorów z tego weekendu i jest to jedno z zadań konkursowych. No, myśmy się do niego przygotowywali już, badając czy rozwiązując różne zadania związane z obliczaniem reszt z dzielenia. No i chyba jesteśmy gotowi, żeby je zaatakować. A zadanie brzmi w ten sposób: rozstrzygnąć, czy takie równanie ma rozwiązanie w liczbach całkowitych dodatnich A, B, C i D. No i będziemy próbowali konstruować argument, że nie ma rozwiązania i że to równanie nie ma rozwiązania i ten argument oprzemy o, co się chyba rzuca w oczy, podzielność prawej i lewej strony tego równania przez 7. No, prawa strona dzieli się przez 7 dokładnie 2024 razy. Natomiast co będzie z lewą stroną? No, zobaczmy. Załóżmy, że takie liczby istnieją i przestawmy je w takiej postaci, no bo zależeć nam będzie na wydzieleniu z tych szóstych potęg części, która dzieli się przez 7. I doprowadzeniu do takiej sytuacji, w której będziemy mogli pokazać, że lewa strona się przez 7 dzielić nie może, a prawa jeszcze ciągle się będzie przez 7 dzielić. No więc przedstawimy te nasze liczby w takiej postaci, gdzie A duże, B duże, C duże i D duże to są liczby, które już się przez 7 nie dzielą. No i teraz pytanie, jaka jest największa możliwa wartość tych wykładników K, L, M i N? No taka, że po podniesieniu do szóstej potęgi nie dostaniemy liczby większej niż 2024. No i rozwiązaniem tego to jest liczba 337, bo 6 razy 337 to jest 2022. No i zostaje jeszcze 2. Gdybyśmy chcieli wybrać tutaj jako któryś z tych wykładników na przykład 338, to po podniesieniu do szóstej potęgi dostalibyśmy liczbę większą niż 2024. Co znaczy, że jedna z tych liczb zawierałaby czynnik większy niż prawa strona, a pozostałe te liczby by były dodatnie, najwyżej mnożony przez jeden ten czynnik, no ewidentnie rozwiązanie nie mogłaby istnieć. No więc teraz jak już żeśmy to równanie tak przekształcili, no to podnieśmy te liczby do szóstej potęgi, wstawmy tutaj i podzielmy obie strony przez najmniejszy 7, przez ten czynnik 7 do najmniejszej potęgi. Czyli do najmniejszego, siódemkę podniesioną do najmniejszego czterech wykładników, 6K, 6L, 6M i 6N. No przypominam, że 6 bierze się stąd, że te liczby przedstawieniem trzeba jeszcze podnieść do szóstej potęgi. No więc po lewej stronie wtedy dostaniemy, jak podzielimy to przez najmniejszy wykładnik, dostaniemy jeden składnik, który już się przez 7 nie dzieli, a na kolejne mogą się jeszcze przez 7 dzielić, dlaczego nie? A po prawej stronie liczbę, która się ciągle dzieli przez 7, no bo ograniczenie na te wykładniki uzyskane w ten sposób jest takie, że żaden z nich, siódemki wykładnik, nie jest większy niż 2024. Wszystkie są co najwyżej 2022. No i teraz mamy sytuację taką, może jeszcze wrócimy do tego równania, mamy sytuację taką, że no chcemy badać podzielność lewej strony. No, jeżeli któryś z tych czynników, z tych składników dzieli się przez 7, no to oczywiście dzieli się przez 7, daje reszty 0. A co, jeżeli się przez 7 nie dzieli? Jakie możliwe są reszty z dzielenia? No i będziemy mieli taki zaskakujący fakt, że okazuje się, że jeżeli liczba całkowita się nie dzieli przez 7, to reszta z dzielenia jej szóstej potęgi przez 7 równa się zawsze 1. Mieliśmy też taki przykład dotyczący kwadratów liczb całkowitych i ich podzielności przez 3 i to podobieństwo nie jest przypadkowe, ale to za chwilę o tym powiem. No więc wyobraźmy sobie, że jakaś liczba to nie jest ta sama liczba, co to A,
które stało tam w tym zadaniu. To jest po prostu jakaś liczba. Nie dzieli się przez 7, czyli jest w postaci 7k dodać 1, no to a do 6 to już wiemy, przystaje do 1 do 6 modulo 7, czyli do 1. No jeżeli to jest 7k plus 2, no to a do 6 można przedstawić jako a do 3 do kwadratu, a do 3 do kwadratu to jest 8 do kwadratu, 8 to jest 7 plus 1, znowu przystaje do 1 modulo 7. Podobna strategia w przypadku 7k plus 3, tylko że musimy rozważyć 27 do kwadratu, ale 27 to jest 21 plus 6, 21 dzieli się przez 7, czyli zostaje 6 do kwadratu 36, co jest równe 35 plus 1, więc znowu przystaje do 1 modulo 7, no bo 35 dzieli się przez 7 to jest 5. Z czwórką mamy sytuację taką, 16 do trzeciej to jest 14 plus 2 do trzeciej, 14 dzieli się przez 7, a 8 do trzeciej przystaje do jedności modulo 7, bo jest równe 7 plus 1. Z piątką jest podobnie, tutaj podnosimy piątkę do trzeciej potęgi i potem do kwadratu, to jest 125 do kwadratu, 125 to jest 119 plus 6, a 119 akurat dzieli się przez 7. 6 do kwadratu, 36, to już było, przystaje do 1. No i tak samo jest z szóstką, bo 6 do kwadratu to jest 36, 36 do trzeciej przystaje do, to jest 35 plus 1 do trzeciej, i to też będzie przystawać do 1. Ustaliliśmy więc, że jeżeli któraś z tych czynników nie dzieli się przez 7 tych składników, a co najmniej jeden już nie dzieli się, a co do pozostałych nie jesteśmy pewni, to reszta z dzielenia przez 7 musi być równa 1. No i teraz w zależności od tego, czy któryś z tych współczynników, tych pozostałych, B, A, powiedzmy, że A to był ten najmniejszy, z tym najmniejszym siódemką do najmniejszej potęgi, B, C i D dzieli się przez 7, czyli nie, no to lewa strona daje resztę z dzielenia 1, albo 1 plus 1, czyli 2, albo 1 plus 1, czyli plus 1, czyli 3, albo 1 plus 1 plus 1, czyli 4. No a prawa dzieli się przez 7, więc daje reszty 0. No i ta sprzeczność oznacza, że nie istnieją takie liczby A, B, C i D duże, a co za tym idzie, nie istnieją też takie liczby A, B, C i D małe, które mogłyby być rozwiązaniem tego zadania. No i to, że reszta z dzielenia szóstej potęgi liczby całkowitej, która jest względnie pierwsza z siódemką, to znaczy nie dzieli się przez 7, równa się 1, wynika z tak zwanego małego twierdzenia Fermata, które mówi, że jeśli P jest liczbą pierwszą i A jest względnie pierwsza z P, czyli A nie dzieli się przez P, to A do potęgi P minus 1 przystaje do 1 modulo P, czyli reszta z dzielenia A do P minus 1 do P minus pierwszej potęgi przez P równa się 1. No i w przypadku P równego 3 otrzymujemy twierdzenie o reszcie z dzielenia kwadratów liczb całkowitych, które nie dzielą się przez 3, a w przypadku P równego 7 mamy analogiczne twierdzenie o reszcie z dzielenia przez 7. No i z tego mojego twierdzenia Fermata warto sobie zdawać sprawę, bo ono czasem może być wskazówką. Jeżeli mamy jakiś problem właśnie z resztą i w wykładniku stoi liczba, która jest o 1 mniejsza od liczby pierwszej, zawsze warto sprawdzić, czy czasem nie stoi taka liczba, no to już to bardzo mocno wskazuje na strategię rozwiązania z wykorzystaniem małego twierdzenia Fermata.